Oryginalne koszulki angielskich klubów wraz z oficjalnymi nadrukami znajdziecie w sklepie naszego partnera Pod Stadionem. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej www.podstadionem.pl. Serdecznie polecamy. Witamy Was w nowym odcinku Hot or Not. Ja nazywam się Łukasz Maciejewski i jest ze mną Emilian Cichoń. Cześć wszystkim. Oraz uwaga, uwaga, Jakub Szulc. Witam Was serdecznie ponownie. No i chyba Kuba, na starcie możesz się trochę wytłumaczyć, co powstrzymało Cię od uczestniczenia w poprzednich odcinkach Hot or Not. Staram się zostać magistrem i generalnie miałem taki dość ciężki okres na studiach, ale na szczęście udało się wszystko naprostować, no i mogę nagrywać ponownie. Chociaż paradoksalnie ten okres, kiedy nie uczestniczyłem aktywnie w tworzeniu treści o fantazy, był dla mnie okresem bardzo owocnym w FPL, bo zaliczyłem bardzo duży awans w Overalu. No i. Jedyne, co mogę powiedzieć chyba to, że kocham Stewarta Dallasa. No tak, ciężki okres na studia się zakończył. To teraz czas na ciężki okres w Fantazy Premier League, ponieważ musimy zauważyć, że. Właśnie tutaj na planszy powinno się pojawić, że od 24 do 28 kolejki bardzo prawdopodobne jest, że będziemy obserwować podwójne kolejki. A żeby tego było mało, w rundzie numer 29 nawet nieprawdopodobna, to jest pewne, że w kolejce numer 29 zaobserwujemy pustą kolejkę, gdzie zagra tylko 8 drużyn. No i trzeba się pod to jakoś przygotować. I jaki plan macie chłopaki? No ja zastosuję zachowanego w 18 kolejce Frychita i. No będzie potrajany Brighton z Jakubem Moderem i Michałem Karbownikiem, mam nadzieję. Moje plany za to zostały brutalnie pokrzyżowane. Tak jak powiedziałem, te ostatnie nie wiem, 5, 6, 7 kolejek było dla mnie bardzo dobrych. I w tym sezonie jakoś wstrzymywałem się z transferami zazwyczaj. Nie polowałem na te wzrosty cen i robiłem zmiany przed samymi deadline'ami. I pierwszy raz chyba w tej kampanii pospieszyłem się bodajże w poniedziałek yy, zrobiłem transfery, no i kupiłem Dominika calvert lewina i Nika Połpa, bo chciałem w tej kolejce zagrać bench boost. No i cóż, Połp chyba jednak zagra, mimo tego, że nie trenował wczoraj, ale Calvert-Lewin prawdopodobnie nie zagra, no i niestety, mając w perspektywie to, że Jeden z zawodników nie zagra, to tego benchboosta raczej nie użyję, no i będę musiał na pewno te moje plany zrewidować i szczerze mówiąc na ten moment jeszcze dokładnie nie wiem, co zrobię. No możemy powiedzieć, że generalnie nasze składy są w tym momencie przetrzebione kontuzjami, ponieważ świecili się na żółto w tym tygodniu lub nadal świecą m.in. Diaz, Pope, Werner, Calum Wilson, Calvert-Lewin, Dean, James czy Antonio. No i kiedyś się śmialiśmy, że mamy wirus FIFA, czy też, czy też wirus reprezentacyjny, to teraz mamy wirus Pucharu Anglii, ponieważ po tych meczach w tygodniu no naprawdę nasze drużyny wyglądają mocno żółto, a tego nie lubimy. Bo w tym momencie, zamiast przygotowywać się do podwójnej kolegi numer 24, raczej musimy łatać te dziury w naszych ustawieniach, w naszych składach i to jest wielki problem. Ale wracając jeszcze do tych licznych urazów kluczowych zawodników, to niestety nie jesteśmy jeszcze w stanie stwierdzić, czy oni zagrają, czy też nie Ponieważ nie było jeszcze konferencji prasowych Przynajmniej w momencie, gdy to nagrywamy Dlatego odsyłamy Was teraz do tekstu Emiliana Który jest na naszej stronie i nazywa się Kto nie zagra I tam na pewno znajdziecie odpowiedzi na wszelakie pytania Odnośnie obecności, czy też nieobecności w składach zawodników No ale nie mniej przejdziemy już do podwójnej kolejki numer 24 I zaczniemy od Manchesteru City Który jest zdecydowanie najpewniejszym punktem tej rundy no w przypadku Manchesteru City to nie ma co się za bardzo tutaj co wypowiadać, ponieważ no, każdy z nas ma podwojony lub potrojony. To jest tylko pytanie, czy wolicie dać opaskę na Rehima Sterlinga, czy Ilkaya Gündoğana, czy Fila Foden'a. Ewentualnie na któregoś z obrońców, chociaż ko tutaj mogą być no, ciężary z czystym kątem, no bo to Tottenham ostatnio grał ofensywnie, co prawda więcej traci, ale to jest właśnie potencjał dla takiego Sterlinga, czy Gündoğana. Nie wiadomo też co z ten Diaszem, ponoć miał biegunkę, dlatego minął spotkanie Pucharu Anglii, dzisiaj dostaliśmy informację, że jeszcze nie trenował. No i panowie, chcia chciałem was zapytać, zakładałem, że macie właśnie trzy opcje ofensywne City, czyli Gündagana, Sterlinga i Fodena, to kto według was byłby najciekawszą opaską na tę najbliższą kolejkę? Ja myślę, że Emilian zna odpowiedź, moją odpowiedź na to pytanie. Ja zdecydowanie stawiam na Niemca, na Gündagana, no i to jest nasz taki yy, inside joke trochę. Jeśli chodzi o tą audycję, bo przed tym pierwszym DGW, kiedy dużo zawodników zastanawiało się, którą z opcji City kupić, to już było po DGW, jednak kiedy Debrayne odniósł kontuzję i trzeba było go zastąpić, no to mieliśmy taką trochę wewnętrzną walkę, bo ja obstawałem za Gündoganem, no a tutaj Emilian sprawdzał jego hitmapy jeszcze z poprzednich sezonów i stwierdził zdecydowanie, że on będzie grał niżej i że tutaj Sterling to jest jedyna. Właściwa opcja. No i cóż, ja obstaję przy Niemcu. Myślę, że ten nietrafiony karne no, delikatnie zmniejsza jego wartość, bo możemy się spodziewać, że ktoś inny te jedenastki będzie wykonywał. Ale mimo wszystko Niemiec ma, ma to coś po prostu w ostatnich kolejkach. Ta piłka go szuka w różnych sytuacjach w polu karnym on trochę gra jak taki lasowy napastnik w boksie często, a wiemy, że City ma taki styl, że oni często właśnie tak oblężają tą bramkę przeciwnika gdzieś tam y, wielu zawodników znajduje się w jedenastce i Niemiec często właśnie znajduje drogę do siatki i myślę, że ta tendencja w następnych kolejkach y, będzie trwała, no, on jest w takiej formie, że tutaj y, nie widzę jakiegoś logicznego powodu, żeby z niego zrezygnować. Tak naprawdę, w przypadku całej trójki byśmy mogli powiedzieć, że są w takiej formie, że ciężko z któregokolwiek z nich zrezygnować. No ale na pewno staniemy przed takim wyborem, ponieważ większość z nas ma podwojoną defensywę obywateli. No i tutaj pojawia się ważne pytanie, czy przy tych problemach gastrycznych diasza, przy tym. Ogólnym, średnim kalendarzu City No wiemy, że ta defensywa obywateli Gra świetnie i jest odporna Na kalendarz, jednak no musimy zwrócić uwagę, że Podwójna kolejka z Tottenhamem I Evertonem to nie jest jakiś tam To nie są świetne fiksy No i czy optujecie za rozwiązaniem By na przykład sprzedać któregoś z defensorów Kosztem kupienia Kosztem podwojenia pomocy City No właśnie, ja nie wiem jak wy Ale ja planuję grać dziką kartę W 25 kolejce i właśnie jeden z moich planów Dokładnie ma trzy plany. Jeden z nich zakłada, że zejdę z Diasza lub Stonesa na jednego tylko defensora City i właśnie podwoję po prostu ofensywę, ponieważ no nawet przy trudniejszym gendarzu bardziej spodziewam się punktów Gindoga na Chesterlinga niż właśnie no niż właśnie defensywy City. No, tak, jak, tak jak wspominaliśmy, teraz mają Double Gaming. Week, Tenham, no, mimo wszystko, potrafi grać City, bo bodajże że wszystkie mecze. Morinio z Guardioli za czasów Tottenhamu. Mourinho wygrał, e, więc wydaje mi się, że może być trudno. Dodatkowo mecz z Everton, też Everton bardzo dobrze gra w tym sezonie z na Big Six. Podaję, że chyba nie przegrał jeszcze. E, Wygrywa z Chelsea czy Tottenhamem, w z United, więc nie zdziwię się, jeżeli stracą CS-em e, piłkarze CD. Więc e, patrząc właśnie na ten najbliższy kalendarz, nie wiem, czy nie zejdę właśnie do tylko jednego obrońcy i po prostu podwoje i Dogana i Sterlinga. Ja w szoku, że tutaj jeszcze w szerszym kontekście nie padło nazwisko Phil Foden, który przecież w ostatnim spotkaniu z Liverpoolem zagrał niesamowicie i zdobył gola i dwie asysty. W ogóle warto wspomnieć przy Fodenie, że przecież teraz mieliśmy właśnie te buchary Anglii i Gindogan i Sterling zaczęli w pierwszym składzie, zagrali po 57 minut. Na szczęście, ponieważ jeżeli to byłoby w lidze, to byśmy byli zawiedzeni. No a Foden wszedł tylko z ławki na 20 parę minut, więc no to jest raczej pewny skład na spotkanie z Tottenhamem. Więc to wydaje się właśnie, przy okazji jak mówiliśmy o tych opaskach, to no ten Foden wydaje się według mnie no dosyć pewną opaską, zwłaszcza, że jeżeli i Gindogan i Sterling zagrali, po, yy, zagrali w pierwszym składzie po Anglii, to boję się, że któryś z nich zawartany może już usiąść. No ja nie jestem taki pewny, szczerze mówiąc, bo Gindogan w ostatnim czasie wydaje mi się takim talizmanem Pepa, tak samo jak De który nie był jakoś mocno rotowany, tym bardziej, że mimo tego, że on gra tak w ofensywie, notuje te zwroty, to on jednak tworzy taką parę z Rodrim i generalnie wydaje mi się, że to bardziej Foden i Bernardo są tymi zawodnikami grającymi wyżej, którzy tam zabrali minuty Ferranowi Torresowi i to oni raczej tak Bardziej by, szczerze mówiąc, bym się obawiał rotacji Bernardo w tym wypadku. A wracając jeszcze do tego poprzedniego pytania, to uważam, że jeśli macie dziką kartę, to biorąc pod uwagę fakt, że City nie ma jakichś zabójczych fiksów w następnych kolejkach, no to przy dzikiej karcie albo dwóch wolnych transferach. Warto wymienić jednego z defensorów na opcję ofensywną, ale jeśli macie zrobić transfer za minusy, żeby wprowadzić jakiegoś pomocnika, no to chyba nie będzie najlepszy ruch. No, zwłaszcza w tej kolejce, no bo po prostu nie, nie opłaca się za minus 4 wymieniać jednego piłkarza z double gaminga na drugiego. No, tak, zdecydowanie. Ja też się pod tym podpisuję i podpisuję się też pod całym, całymi Waszymi słowami. No, jedynie powątpiewałbym co do tego Fodena i zdania Kuby, który stawiałby Gendogana wyżej nad Anglikiem, no bo y, wiemy, że Gendogan w tym momencie traci rzuty karne. Musimy pamiętać, że Niemiec w ostatnich kolejkach zachowuje się jak z list polagarnego, ponieważ on tego zdobywa zdobywa przeważnie z, pi y, z okolicy 5 metra i gra tak naprawdę na fałszywej dziewiątce. No ale straci te jedenastki i ktoś musi je przejąć I kto wie, czy to właśnie nie będzie Foden Sterling Czy może Ederson, o którym również mówił Pep Guardiola Pół żartem, pół serio, ale już wcześniej o tym też mówił I teraz wydawało się, że żartuje troszeczkę mniej To był już taki typowy pół żart Także może przy kolejnej zmarnowanej jedenastce przez obywateli Doczekamy się właśnie wykonywanej jedenastki przez Brazylijczyka No właśnie chciałem, skoro mówiłem właśnie o Edersonie, że Żudach Karnych Chciałem was zapytać Ederson kosztuje w tej chwili 6,1 miliona. Wiadomo, zajmuje Stata City, ale czy by, jeżeli by Ederson wykonała te rzuty karne i wykonałby je dobrze, załóżmy, Bramkarz dostaje chyba tyle punktów za bramkę co obrońca, czyli 6, to czy bylibyście skłonni poświęcić na przykład slot City, żeby mieć Bramkarza z rzutami karnymi? Jeżeli faktycznie Ederson podejdzie do jakiejś jedenastki, to tak ale na razie będę czekał, aż słowa staną się ciałem. No tak czysto hipotetycznie, żeby się trochę też pośmieć, no bo wiadomo, że raczej nie obejmie karna, ale tak właśnie chciałem w... ciekawy waszej opinii, byłem czy na przykład, jaka byłaby cena za bramkarza maksymalna, z rzutami karnymi, za jaką moglibyście go kupić, no bo wiadomo, Ederson zajmuje właśnie do Slota City, no ale jednak bonusowe 6 punktów przy okazji karnego, to mogłaby być ciekawa sprawa. No to zdecydowanie, no jedyna kwestia to jest taka, że szkoda by było tracić Martineza, czy Połupa, ale biorąc pod uwagę, że mamy teraz zdublowaną defensywę City, no to myślę, że nie byłoby mi szkoda wymienić czy to Diasha, czy to Stonesa, czy to nawet Cancelo na Edersona, który byłby totalnie pewny. On jest najbardziej nierotowalnym zawodnikiem City i to jeszcze z potencjałem na zwrotę w ofensywie. No to byłby tak zwany no-brainer. Zwłaszcza, że to nie byłaby jakaś specjalna różnica w budżecie, ponieważ Cancelo, Diasz i Ederson to praktycznie ta sama półka cenowa. No tak, czyli wychodzi na to, że jeśli Ederson będzie strzelał te karne, to wlatuje do składu każdego z nas. A tak, jak już jesteśmy przy naszych składach, to ostatnio poprosiliście nas o to, byśmy nasze drużyny wrzucili do Hot or Not. Także na koniec odcinka na pewno się pojawi, a my tymczasem przejdziemy do Evertonu. Gdzie sprawy się trochę pogmatwały, ponieważ Dominik calvert lewin raczej ma kontuzję, i w tym momencie musimy szukać dla niego zastępstwa. A takim idealnym wydaje się na pewno Richard Lisson. No ja właśnie ubolewam nad faktem kontuzji Dawid, Dominika Calverta-Luina, bo dać mu opaskę na najbliższą kolejkę, jako super różnica. Zwłaszcza, że Everton, nie wiem, czy wspominaliśmy właśnie, że Everton w tym sezonie. Chyba nie przegrał właśnie z Big Six, a Dominik calvert nie zblankował w żadnym meczu z Big Six, nawet przedwczoraj z Tottenhamem miał bramkę i dwie asysty, to w sumie jednego karnego wywalczonego, więc to byłaby jakiś potencjał. No ale wydaje mi się, że zmiana właśnie jeden do jednego, jeżeli ktoś ma Dominika Calverta-Lewina, jeżeli nie, no to może ewentualnie dokupić właśnie Richarlisona, zwłaszcza, że również jest w formie bram dwie bramki w pucharze Anglii z Tottenhamem, tylko on ma chyba 120 minut w nogach, chyba że został zmieniony wcześniej. No, Niemniej to jest ryzyko lekkie, że dostanie resta. No i też jest jakaś szansa na to, że Richardson wyjdzie na 9, a nie na skrzydle. No, ja się nie zgadzam, szczerze mówiąc, bo ten Double Game i Everton wygląda tak, że oni grają z City i z Fulham. A jak spojrzymy na stat Richarlisona, no to od 14 kolejki on ma same blanki i jeden brak występu. Ja rozumiem, że bez Calverta Luina on może zagrać na szpicy, ale mimo wszystko ta jego forma, no oczywiście w pucharze zapunktował, ale no nie zaufałbym mu, biorąc też pod uwagę, że w przypadku Calverta Luina braliśmy pod uwagę też fakt, że on trafia praktycznie zawsze przeciwko Big Six, a w przypadku Brazylijczyka takiej prawidłowości nie mamy i raczej szukałbym innych opcji w tym wypadku. Ale kuba wiesz, Dominik Albert też miał długą serię blanków do tych ostatnich dwóch meczów, gdzie miał 9 i 12 punktów. Też jeden mecz nie zagrał, ten bardzo ważny, bo wiele osób liczyło, że zagra w meczu właśnie w Blank Game Week. No więc, no to jest, ja też tak myślę, że w sumie ten są bez punktów od, nie wiem, miesiąca. No niemniej, Dominik Albert też był bez punktów chyba od miesiąca. Kupiłem go dwie kolegi temu i. W dwóch poprzednich kolejkach też nie, nie żałuję, że go kupiłem w sumie. Wobec kontuzji Kalberto Luina musimy też pamiętać, że do drużyny dołączył Joshua King, który kosztuje tylko 5,5, no ale z drugiej strony musimy też wspomnieć, że on w tym sezonie Championship nie zdobył nawet gola i ciężko uznać go za jakąkolwiek opcję. No, jeżeli w Bormu w głównym strzelcem był Dominik Solangi, którego raczej nie pamiętamy dobrze z Premier League, to nie wiem, jak słaby musiał być w tym sezonie King. No, niemniej jest opcją za 5,5 miliona dostawał szansę z ławki, więc wydaje mi się, że w obliczu kontuzji kalwerta Luina powinien grać albo na skrzydle, albo na ataku. No, King jest raczej na ten moment tą słynną ciekawostką i to niezbyt ciekawą, choć w jego przypadku ten sentyment FPL-owy działa bardzo mocno. Tak jak w przypadku Caluma Wilsona, chociażby który ten ostatni sezon w barwach Bornów miał słaby obiektywnie, ale w Newcastle odżył. Teraz w Evertonie stanął przed naprawdę dużą szansą i na pewno będę miał go na mojej watchliście w zależności od tego, ile Calvet lewin będzie pauzował, ale jednak bym nie ryzykował w tym momencie. No i na tym ucinamy temat Evertonu, ponieważ Luka Dean i James. Mogą być kontuzjowani, na razie palą się na żółto A że nie mamy żadnych klarownych informacji, no to po prostu ten temat musimy odpuścić A przejdziemy do kolejnej drużyny, czyli do Fulham Gdzie raczej atrakcyjne są tylko opcje defensywne No tutaj jest taki kwartet na A Aronjola, Andersen, Aina i Adarabio No i wszyscy za 4,5 miliona No i to jest w sumie ciekawa rzecz, że Fulham pomimo tego, że jest w strefie spadkowej i od 12 meczów ponad nie wygrało to jeżeli patrzymy na dopuszczone szanse groźne dla rywala, to Fulham jest trzecią drużyną, jest trzecią najlepszą drużyną za Manchesterem City z Arsenalem, więc no, nie pozwalają rywalom na wiele. Oglądałem ostatnio ich mecz z West Hamem i również no West Ham praktycznie żadnego, żadnej groźnej sytuacji nie miał. A dobrze pamiętam, w jakim gazie byli, choćby za tą Wilą, więc, więc w zasadzie nie dziwiłbym się, jeżeli Everton bez kawy ta ruina, mimo to. No, nie dałby rady pokonać Fulham i to samo Barney, które no w ofensywie nie wygląda dobrze ostatnio. Osobiście ten twój kwartet zredukowałbym chyba do dwóch nazwisk, bo Andersen jest zdecydowanie najgorszą opcją spośród defensorów Fulham, bo on nie ma jakiegokolwiek potencjału ofensywnego. Mam nadzieję, że to się na mnie nie zemści. Bo zawsze wiadomo, że tam coś może zdziałać, no ale w poprzednich kolejkach kompletne zero, jeśli chodzi o ofensywę. A jeśli mówimy o Areoli, to chyba jest on najjaśniejszym punktem Fulam, ale mamy tylu dobrych bramkarzy, że trochę szkoda byłoby mi marnować na niego slot. A chyba, że szukacie drugiego bramkarza na DGW, no to wtedy bym się nad nim zastanowił. A na z tych lepszych opcji defensywnych notuje dużo dośrodkowań i jakieś tam strzały zalicza. W ostatnich sześciu kolejkach miał siedem crossów i trzy strzały, więc w jego przypadku przy odrobinie szczęścia możemy liczyć na jakiś zwrot z przodu. A Adarabiojo jest zawodnikiem, no, ta ma około dwóch metrów i jest aktywny przy stałych fragmentach gry w ostatnich siedmiu kolejkach. W sześciu kolejkach zanotował bodajże dwa strzały po tych różnych. No to nie jest jakoś bardzo dużo, ale w sumie te strzały dały expected goals około 0,24. No nie jest to najlepszy wynik, ale jeśli ktoś ma z tego stałego fragmentu strzelić, to najprawdopodobniej on, więc myślę, że ten wybór powinniście mieć pomiędzy właśnie tymi dwoma zawodnikami. No W przypadku ANS jest jeszcze ryzyko rotacji, ponieważ właśnie w meczu z West Hamem Fula zagrał czwórką stąd, a nie trójką. No i wyszedł Kenny Tete, który jest tańszy o 0,2 miliona, ale no dalej jest niepewny skład w ostatnich meczach, więc tutaj bym nie, tutaj bym nie ryzykował raczej. Poszedł właśnie w kierunku któregoś z podsta podstawowych stoberów, czyli albo ten Anderson, albo Adara Bijojo. No i ja jako dopełnienie mogę dodać ewentualnie tyle, że. Fulham ma do tego bardzo dobry kalendarz, bo oni teraz w tej podwójnej kolejce będą grali z Evertonem i Birdley. Później jadą do Sheffield, a później czeka ich mecz z Crystal Palace. Także to jest na pewno dobry terminacz. I te transfery Adarabiojo czy Ajny wydają się całkiem niezłe. No chyba, że boicie się resta Ainy, bo potężny Tete wskoczył do składu. Ale już skończmy ten temat ekipy Parkera i przejdźmy do ekipy z Shona Dysha, która również wydaje się mocno atrakcyjna, a może i jeszcze bardziej. Ponieważ oni pojadą na wyjazd na Schellherz Park, gdzie zagrałem z Crystal Palace. Później czeka ich domowy mecz z Fulham. No i patrząc na te dobre opcje w defensywie, ponieważ jest Nick Pope, jest Starkowski, jest Mi, jest Lowton. No to na pewno musimy o nich pomyśleć, ale z drugiej strony musimy też wspomnieć, że oni w ostatnich kolejkach mają jedną z najgorszych statystykę expected goal against. I są na przedostatnim miejscu, a co ciekawe na ostatnim jest Fulham, nad którym rozwodziliśmy się przed chwilką. No, i co na ten temat macie do powiedzenia, chłopaki? Nie da się ukryć, że Bernie troszkę trąci myszką, i osobiście mam flashbacki do tego słynnego Brighton yy, na Double Game Week, bodajże sprzed dwóch sezonów. Ja miałem wtedy potrajoną defensywę Brighton, i tutaj może skończyć się podobnie, ale te fiksy są tak dobre, że no nie można się na, nie skusić na chociażby jednego zawodnika defensywnego. Z ekipy Dajza, bo jednak będziemy mieli te dwie szanse na czyste konto, co no, brzmi obiecująco. Myślę, że o Połpie nie ma co dużo rozmawiać. Jest to, jest to pewniaczek. jeśli szukacie jednego zawodnika, albo na przykład chcecie złożyć bench boost, no to ten Połp, jeśli go nie macie na drugiego bramkarza, to jest taki. No, taki no brainer. W przypadku obrońców mamy dość duży dylemat, bo. E, zarówno Mi, jak i Tarkowski mają bardzo podobne staty, jeśli chodzi o zwroty ofensywne. Obaj mniej więcej tyle samo strzałów oddają po stałych fragmentach gry, z tym, że akurat Mi e, zdołał trafić w tych ostatnich sześciu kolejkach raz, i ja akurat zdecydowałem się na niego, biorąc też pod uwagę fakt, że on kosztuje tam bodajże 0,3 mniej. I myślę, że tutaj Raczej na bocznych obrońców bym się nie decydował, no bo wiem, że oni y, za dużo zwrotów nie notują. A chociaż Taylor i Peters czasami właśnie potrafią dołożyć jakąś asystę, ale w ich wypadku właśnie nie wiemy, który z nich zagra, bo Taylor już zaczął trenować i on może wygryźć właśnie w Petersa w tym DGW. No ja już bodajże dwa podcasty temu mówiłem, że no to Barley coś za bardzo śmierdzi Brightonem 18-19. No ale mimo wszystko, no to są dwa bardzo dobre fiksy. To samo fulami, dla mnie to jest trochę rzut monetą. Gdyby nie kontuzja Calverta Luina byłbym bardziej zdecydowany na Benami albo Jamesa Targowskiego. Teraz to no typowo rzut monetą, bo kupując y, Richarlisona mam tylko albo budżet mam na Lowtona albo Adora Biojo. No, no nie mniej, no właśnie. Y, tutaj dużo się rozchodzi odnośnie tego, czy Nick Pop zagra, ponieważ no, ostatnio podobno nie trenował, znaczy dzisiaj dopiero do treningu wrócił. I patrząc właśnie na te statystyki, no, możemy wywnioskować po prostu, że no Brighton, że Barney wygląda ostatnio bardzo słabo, ale, no, właśnie ten Nick Pop ich sporo ratuje. I wydaje mi się, że gdyby w Double Game Weeku nie zagrał Nick Pop, to ta obrona Barney naprawdę ubolewa. I jeżeli. Jeżeli się dowiemy przed deadline'em, że na przykład Nick mnie nie zagra w którymś z tych meczów, to raczej bym nie ryzykował. Czyli możemy się chyba umówić na jedno, że skoro Nika połpa nie będzie w bramce, to możemy spodziewać się tej powtórki Brighton z sezonu 18-19, gdy oni przegrali 6-0 z Bournemouth i 3-0 z Cardiff. Korzystając z faktu, że dyskutujemy o Tarkowskimi, to warto wspomnieć o na naszej grupie na Facebooku Football w Anglii. Tam, żeby się dostać, to trzeba odpowiedzieć na parę pytań, bardzo prostych. W tym jedno jest, podaj piłkarza, którego nazwisko przypomina wyraz naśladowczy wydawany przez kozę. No i wiele osób odpowiada tam James Tarkowski, co nie jest poprawną odpowiedzią. Usłyszeliście dzisiaj parę podpowiedzi i właśnie skoro wspominamy o grupce, to czas na nasz segment pytań od widzów. Już niektóre, na niektóre odpowiedzieliśmy dzisiaj i jakie tam jeszcze zostały, Łukaszu? Pierwsze jest dość ważne i dość ciężkie, ponieważ stajemy przed ważnym dylema dylematem, czy Alex McCarthy straci skład. No tutaj warto wspomnieć, że właśnie jesteśmy po meczu z Southampton w Pucharze Anglii, gdzie bronił Fraser Forster, zanotował czyste konto i warto wspomnieć, że przy okazji poprzedniego 09 skład stracił Angus Gannett, wskoczył właśnie wtedy Alex McCarthy. No tutaj jeszcze jeden mecz po tym 09 przetrwał McCarthy, ale właśnie z Castle popełnił błąd przy bramce na 3-1, no. Jest nacenzurowany Anglik, więc możliwe, że zastąpi go inny Anglik, który już w tym sezonie raz zagrał w Premier League zanotował nawet czyste konto z Liverpoolem, więc no, jeżeli ktoś ma Frazera Forstera w składzie naszego drugiego bramkarza, to jest jakiś potencjał, że może będziecie mieć, będziecie mieć go jako grającą opcję na D Double Gaming 25. I co najważniejsze Fraser Forster kosztuje tylko 4-0, więc będzie idealną opcją na ławkę, a może i nawet gdy będziemy chcieli zaoszczędzić, to będzie świetnym grającym bramkarzem za najniższą cenę. Ale teraz przejdziemy do kolejnej zagwozdki, która również nie należy do tych najłatwiejszych, ponieważ pytanie brzmi: kogo sprzedać Madisona czy Grillisza, by zrobić miejsce Salahowi? I tutaj też warto zaznaczyć, czy w ogóle jest sens robić miejsce Salahowi w tym momencie. No, naprawdę trudne się wylosowało pytanie. Osobiście miałbym bardzo duży dylemat, bo Madison zagra teraz z Liverpoolem, więc krótkoterminowo myślę, że chyba pozbył się, pozbyłbym się bardziej jego. Bo jeśli spojrzymy na historię taką najbliższą meczów Leicester przeciwko Liverpoolowi, to podopieczni Rogera Rodgersa niezbyt dobrze radzą sobie z Derek, ale z drugiej strony City też miało taką serię bez zwycięstwa na Anfield i przerwało ją w ostatnim meczu, więc też nie ma co za bardzo się sugerować takimi historycznymi danymi. A z drugiej strony Grealish od kolejki dziesiątej zdobył tylko jedną bramkę i asystował jedynie w meczach, więc to też nie jest jakaś niesamowicie dobra opcja, Watkins lepiej punktuje i jeśli miałbym któregokolwiek wytransferować, no to mimo tego Liverpoolu chyba grillisza. ale właśnie pomyślałbym o Watkinsie, który w ostatnim czasie jest lepszym coverem ofensywnym, jeśli chodzi o Aston Villa, a tak jak Łukasz powiedział, też myślę, że zastanowiłbym się nad zasadnością kupna Salaha, bo oczywiście... Bałbym się grać bez na sam mam go w składzie, ale te ostatnie występy jakoś nie były wybitne, choć rzeczywiście, nawet w tej porażce przeciwko City strzelił, choć z Karnego. I, no, ja bym chyba zdecydował się na sprzedaż Grilisza, ale. Nie przed tą kolejką, bo teraz Liverpool właśnie zagra z Leicester, to nie będzie łatwe spotkanie. I raczej bym poszukał jako, jakiegoś zawodnika, który będzie miał dwa mecze w Double Game Week. Dobra, czyli jeszcze idąc za ciosem, czy warto wierzyć w ogóle w Salaha? Myślę, że tak, bo tak jak powiedziałem, to jest zawodnik, bez którego m, doświadczony menedżer boi się grać. To jest zawodnik taki eksplozywny, on potrafi wystrzelić. Z dwucyfrówką nawet po jakiejś tam dłuższej przerwie, tak jak było ostatnio. I Liverpool chyba w nieskończoność nie będzie grał tak słabo. Teraz mam, mam nadzieję jako fan, że po tym meczu z City nastąpi reset jak kiedyś po takiej dotkliwej porażce przeciwko Spurs. No i przede wszystkim przyszli ci defensorzy, co oznacza, że Fabinho i Henderson powinni przesunąć się do pomocy, no bo przecież... Klop nie sprowadził z Edwardsem tego Kabaka i Davisa po to, żeby oni siedzieli na ławce i po takim spotkaniu z City, które byłoby ciężkim debiutem, myślę, że już będą wprowadzani. No a w Liverpoolu oprócz tej defensywy, tego braku Wandajka i Stoperów. Myślę, że największą bolączką jest właśnie e, gra o wiele słabszych zawodników w pomocy. Ta pomoc nie działa tak jak wcześniej, przez co e, ta trójka ofensywna cierpi. I jeśli Fabinio i przede wszystkim Henderson, który jest moim zdaniem, kluczem do dyspozycji Liverpoolu wróci do gry w środku pola, no to myślę, że Salach powinien odżyć. No dziękujemy Ci Kuba za tą kompleksową analizę sytuacji Salaha Naprawdę szeroko y, opowiedziałeś o tej, o tej całej sprawie Egipcenina Ale przejdziemy do kolejnego pytania Które brzmi Którego niskobudżetowego pomocnika byśmy wybrali za Wilsona? W ogóle no, dość dziwne pytanie Bo za Wilsona y, raczej niskobudżetowego napastnika byśmy szukali No chyba, że jakieś minusowe punkty wchodzą w grę No i tutaj dopytuje kolega Czy może McTominay? I ja postaram się odpowiedzieć na to pytanie i skoro szukałem pomocnika, no to akurat w budżecie Mactomineya Mamy naprawdę kilka ciekawych opcji Jest Gendogan, no ale o nim wszyscy wiemy Jest Rafinha, jest Hudson Doi, jest Saka, jest Sołczek Także jest naprawdę z czego wybierać No a Mactominey strzelił gola w trzech ostatnich meczach Także to... No nie, chciałem powiedzieć, że to jest opcja do Fantasy Premier League Ale no nie jest Mactominey jest świetnym graczem Ale na pewno nie pod kątem Fantasy Premier League, przynajmniej na razie ja bym na szaleń, kompletnie nie rozważał maktomina, ponieważ no, mógłby się wydawać gimnoganem z Old Trafford, ale warto spojrzeć na jego statystyki w ostatnich dwóch meczach miał trzy strzały dwie bramki, ale zanim to nastąpiło to miał aż osiem meczów bez żadnego strzału, gdzie jeszcze po, po drodze zajczył parę występów po jedną, dwie minuty, więc no, nie dość, że jest ryzyko rotacji, to jeszcze po prostu no, rzadko kiedy strzela i te bramki to też anomalia tak, a skoro już masz Emilian Głos no to jest pytanie do Ciebie, bo podobno masz informacje na ten temat czy znacie aplikację do sprawdzenia składu na przykład z poprzedniego sezonu? No, na patrzenie poprzedniego sezonu jest już raczej za późno, ale jest taka strona internetowa, zamieścimy ją w opisie prawdopodobnie, jeżeli Łukasz nie zapomni. Nazywa się eniupla.net i tam można zrobić, można sobie zobaczyć całe podsumowanie obecnego sezonu. Więc po, po sezonie warto sobie, po, yy, warto sobie odpalić tą stronę i pobrać cały plik, że tak powiem, z całego sezonu, gdzie macie pokazane. Punkty z kapitana, chociażby wszystkie kolejki, możliwe jak wyglądało, oraz no, wszelkie możliwe statystyki praktycznie odnośnie całego sezonu do, dotychczasowego. Na pewno nie zapomnę podrzucić tego linka, ale już przejdźmy do ostatniej zagwostki. Co sądzicie o wymianie Kaina na la no Ja tutaj może zdecyduję Mateusza Borka poniekąd. No, panowie, umówmy się, ale nie. Przecież Kain za chwilę ma prawdopodobnie, ale to jest już niemal przesądzone, patrząc na sytuację w Pucharze Anglii. Za chwilę Tottenham będzie grał z takimi drużynami jak Barney, lub Barney i Fulham lub Southampton, więc to jest idealny kalendarz pod jakąś opaskę, nawet potrójną opaskę, więc no nie warto sprzedawać Kane'a w takim momencie. Tak, tym bardziej, że wiemy, że zdrowy Kane to jest jakieś 15 levelów wyżej niż jakikolwiek Z. Na tym zakończymy już ten dzisiejszy podcast. Bardzo Wam dziękujemy. Dzisiaj wyszło troszeczkę dłużej, ponieważ no było sporo tematów do omówienia. Niemniej, dziękujemy. Czekamy na Wasze komentarze, czekamy na cały feedback od Was i do usłyszenia!